Witajcie w kolejnym odcinku Pytania i Odpowiedzi. Stoję blisko autostrady, ale myślę, że ten szum nie będzie aż tak nam bardzo przeszkadzał. I dzisiaj zajmiemy się jedną taką kwestią, mianowicie napowietrzaniem. Tutaj kolega zadał takie pytanie, jak właśnie wygląda sprawa z tym napowietrzaniem, jak często trzeba to robić. No i tutaj musimy zacząć od początku, dlaczego w ogóle trzeba czasami napowietrzyć, dobrze zruszyć jest ten pojemnik, w którym trzymamy te dżownice. A mianowicie wtedy, kiedy damy za dużo jedzonka, a dżownic tyle nie mamy, to wtedy te dżownice nie nadążają przerabiać tego naszego jedzenia i wtedy się wszystko zbija w kupę, to pozostałe te resztki. No i zaczyna to brzydko pachnieć. No dżownice też tak może średnio chcą się do tego dobrać. A na pewno lepiej jest, jeżeli im to zruszymy, dodamy tego świeżego powietrza i znowu powstaną warunki tlenowe. Ale to zawsze dzieje się tak właśnie, kiedy mamy mniej dżownic, a dużo jedzenia dajemy. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że mamy też dużo dżownic i jedzenia też tak w miarę dla nich odpowiednio, wtedy te dżownice wchodzą w to jedzenie i cały czas szukają tego, które już się zaczęło rozkładać i które jest możliwe dla nich dla jedzenia, tak? Dlatego chodzą, to jakby rozpychają, nie rozpychają, same to po prostu sobie napowietrzają i dbają o to, żeby to nie zaczęło, tak jak to się potocznie mówi, gnić, tak? Czyli rozkładać się w warunkach beztlenowych. No i właśnie, kiedy napowietrzamy? To napowietrzamy wtedy, jeżeli na przykład weźmiemy sobie takimi widełkami, rozrzucimy wszystko i właśnie widzimy, że nam to jedzonko zbija, no to trzeba to potem co 3-4 dni sobie porozrzucać, najlepiej jest, żeby właśnie jak najszybciej przywrócić te warunki tlenowe. Lub po prostu, na przykład jeżeli powiedzmy jest sezon na jabłka, tak, spady, no i potem nie będzie miał kto na przykład pozbierać coś, macie urlop, nie urlop, powiedzmy, tak, i teraz możecie na przykład, nie wiem, 10 wiaderek dać, a z jednym wiaderkiem dżownice by miały problem, no to wtedy też już musicie o tym myśleć, że jeżeli dacie tyle tych wiaderek, to wtedy już standardowo co te 3-4 dni chodzicie sobie tak i przerzucacie to troszkę, żeby właśnie nie doprowadzić do tego, żeby to zapanowały warunki takie beztlenowe. To ogólnie to się nic bardzo nie dzieje, bo jeżeli wam takie warunki zapanują, to gdzieś po bokach zawsze więcej tego tlenu jest, dżownice sobie tam poradzą, pójdą, no ale wiadomo, część tych starszych może sobie pomyśleć, no dobra, trzeba się ewakuować, szukać gdzieś indziej pożywienia. No i mogą być takie sytuacje, że zaczną wam właśnie uciekać, albo będą się topić, bo będą wchodziły tam, gdzie ten biohumus spływa. Takie różne sytuacje mogą po prostu występować. Bo wiadomo, jak już wam wspominałem, dżownica też tak jakby w cudzysłowie się stresuje. No a jak się stresuje, to różne pomysły przychodzą do głowy. Też wam mówiłem, że musicie myśleć jak dżownice i działać bardziej zapobiegawczo. Natomiast jeżeli macie odpowiednią liczbę dżownic, dajecie te odpadki, wszystko ładnie się przerabia, weźmiecie na przykład widełkami sobie zróżycie, zobaczycie, że tam nic się tak nie zbija właśnie, jakoś brzydko nie pachnie, to też nie ma sensu za często tego ruszać. Dlaczego? No bo jak wiecie, dżownice składają te jajka, kokony. Dżownica składa to zawsze przy jedzeniu, no i gdzie jest odpowiednia wilgotność. Wy jak zruszycie sobie tymi widłami, to no to te jajka wędrują różnie, tak? Jedno wyląduje na górze, drugie gdzieś tam z boku. No i może się okazać, że będzie słaba wilgotność, za sucho, no i przeschnie i potem wam się te dżownice w cudzysłowie nie wyklują, tak? I tutaj macie taki problem, że sobie sami troszkę jakby tą populację no zmniejszacie, tak? Byście mieli ich więcej, a przez takie działanie właśnie sobie to pomniejszacie. No tak samo, wiadomo, i dżownice są narażone, bo jak weźmiecie widłami, no to gdzieś tam możecie ją dziabnąć, gdzieś tam podnieść, tak, będzie pod spodem na widłach i wtedy też może się uszkodzić. Na przykład może się potem nie rozmnażać, czy coś w tym stylu. Także jak wszystko jest w porządku, to lepiej tam nie ruszać, zajrzeć sobie raz na miesiąc i wystarczy, tak? Kolejną sytuacją, kiedy warto sobie napowietrzyć taki pojemnik, to jest moment, gdy przylejecie sobie na przykład wodą, za dużą ilość wody dacie, no i też wam się takie błotko zrobi, no to też dla dżownic nie jest takie wskazane zbytnio. No i też wtedy możecie sobie widełkami porozrzucać, albo po prostu część wyjąć, tak jak ja sobie widzicie na folię wybieram, to wy też tak na folię sobie wyjąć, rozłożyć, z rana sobie wyjąć, poczekać do wieczora, żeby to podeschło, wrzucić. I wtedy wilgotność powinna się ustabilizować i też zmniejszamy szansę, że zacznie nam się ten proces właśnie rozkładu beztlenowego. To
też musicie wziąć sobie pod uwagę, że te dżownice są jakby powierzchniowymi, więc one żyją tuż przy powierzchni. Jeżeli będą mieć nawet odpowiednio jedzonka, że to jedzonko wam się nie będzie zbijać, to też warto raz na jakiś czas właśnie sobie przemieszać, żeby właśnie ten spód zruszyć, bo one będą tylko żyły u góry, tam jedzonka dostają i im to wszystko pasuje, a spód będzie pozostawiony tak jakby sam sobie. No i też tam właśnie może zachodzić właśnie to przysłowiowe gnicze, czyli rozkład beztlenowy. Na przykład u mnie możecie zaobserwować, co się teraz dzieje przed podaniem tych jabłek, tak? Jak te dżownice już się porozchodziły po tym całym małżerze, nawet na dole są, przez to, że te obierki, wszystko im się pokończyło, bo zacząłem wrzucać do tych dwóch pozostałych małżerów, no to siłą rzeczy je zmusiłem, żeby zaczęły szukać głębiej tego pożywienia. No i same też troszkę to napowietrzają, ale wcześniej, jak wam pokazywałem, to też głównie przy powierzchni były, tam gdzie jedzonko było, sobie siedziały zadowolone i tylko jadły. Teraz dodałem tych jabłek. Nie wiem, jaka tam sytuacja jest, bo dodałem te jabłka tydzień wcześniej. Wy teraz dopiero w tym tygodniu widzicie filmik, ale ja to zrobiłem w ubiegłym tygodniu. Czyli minął, można powiedzieć, tydzień. No i w przyszłym tygodniu pewnie zjadę, to wam pokażę, co tam się dzieje z tymi jabłkami. Czy zostały zjedzone, czy jeszcze nie. Jak to wygląda. No dobra, to na dzisiaj to już kończymy. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zadajcie. Cześć.